Hejka kochani, ja jestem Kinga i przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, bardzo wyczekiwanym przez Was i mam nadzieję, że Wam się spodoba, a jest to, w sumie już po tytule wiecie, więc niepotrzebne werble, ale wieczorna rutyna, tak długo i dużo pisaliście o tym, żebym ją w końcu nagrała i w końcu nagrałam. Ale zanim przejdziemy, chciałabym Was zaprosić bardzo, bardzo serdecznie na mojego Instagrama, ponieważ słuchajcie, zima to już takie bardziej zimowe zdjęcia. Śniegu jeszcze nie ma, więc zimowych zdjęć nie ma, ale niedługo będą na pewno, ponieważ chcę super wykorzystać śnieg, który mam nadzieję, że za niedługo spadnie, ale różne takie cozy, sweterkowe zdjęcia na pewno tam znajdziecie, więc zapraszam. I już Wam nie przedłużam, zapraszam Was na film. A więc kochani, nagrywam, już rozpoczynam swoją wieczorną rutynę, więc tak, no wieczorem zazwyczaj się uczę, nie mogę się uczyć po przyjściu ze szkoły, nie mogę odrabiać lekcji od razu po południu, ponieważ jakoś, no nie mogę, jakoś nie mam nawet takiej weny do nauki, także uczę się i odrabiam lekcje wieczorem. Mam teraz do napisania wypracowanie z polskiego, a potem będę się myć, pielęgnować i iść do oto mojego pięknego łóżka. Już się nie mogę doczekać. Piszemy i jedziemy. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie piszę na czysto, od razu do zeszytu. Ja zawsze, zobaczcie, ile tutaj już nakreśliłam. A w zeszycie zajęło mi, powiem Wam, dosyć sporo, bo aż 4 kartki. Temat był o Jacku Soplicy, który jest głównym bohaterem Pana Tadeusza. Was też doczeka, kochani, jeżeli nie jesteście jeszcze w drugiej liceum. Pan Tadeusz, Dziady, po prostu moje dwie ulubione książki. Ale dobra, koniec. Idę się myć. Przypomniało mi się, że nie zjadłam dzisiaj kolacji. W ogóle jakoś dzisiaj nie czuję się głodna, ale trzeba zjeść. Także zaraz się umyję i zjem kolację. W sumie robię to w odwrotnej kolejności, bo w sumie normalni ludzie jedzą najpierw kolację, potem idą się umyć. No ale ja odwrotnie, jak widzicie. Nie no, tak naprawdę różnie u mnie bywa to, kiedy zjem kolację. Raz jest tak, że zjem taki mega śny obiad późno i nie jem wtedy tak, wiecie, głównie kolacji. Także no, idę się myć w końcu, bo już o tym mówię. Okej, kochani, ja już jestem w łazience i tutaj oto zaczyna się cała moja nocna, wieczorna rutyna, jak to woli. W sumie nie wiem, jak to nazwać, wieczorna czy nocna. Przepraszam też Was bardzo, jeżeli tutaj jest trochę ciemno w kamerze, bo no, sama nazwa wskazuje, że to jest wieczorna albo nocna rutyna, także no trochę będzie ciemno, już nie będzie takiego fajnego dziennego światła, a też nie chcę mi się tutaj na samą górę tachać tego ogromnego światła, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja swój makijaż zmywam żelem pod prysznicem, ponieważ mogę wtedy sobie go nałożyć na ręce i normalnie pod prysznicem go sobie rękoma zmyć. Wiem, że wszystko będzie zmyte. Często się pytacie mnie, czy myję włosy rano, czy wieczorem. Słuchajcie, ja włosy zawsze myłam rano, kiedy były czasy, kiedy chciało mi się wstawać tak bardzo wcześnie i je myć. Naprawdę, teraz mam trochę dłużej do szkoły, muszę godzinę... Godzinę mi w sumie cały transport do szkoły zajmuje, także bym musiała naprawdę wstawać bardzo wcześnie, a staram się spać jak najwięcej, ponieważ siedzę często do późna w nocy nad na przykład nauką, więc myję teraz je wieczorem. Odbija się trochę nad układaniem moich włosów, ponieważ kiedy je myję wieczorem, już ich nie suszę wieczorem. W ogóle tak trochę się zniżam, bo nie wiem, czy się mieszczę w kamerze. Myję wieczorem, ale zawsze jak wstaję rano, to już mam takie, mi się wydaje, niezbyt świeże, takie pół na pół w sumie. I nie są one takie zupełnie też proste, no ale coś za coś, przynajmniej sobie pośpię dłużej. Ale zdarzają się takie dni, kiedy faktycznie wstanę rano i umyję je rano. A, i zawsze się też pytacie o moją rutynę włosów. Słuchajcie, ja myję je naprawdę jakimkolwiek szamponem. To jest naprawdę dla mnie nieistotne. Ważne, żeby ładnie pachniał. Nie wiem, tak zawsze jak wchodzę do drogerii czy coś i kupić jakiś szampon, to
zwracam na to uwagę. Nie mam takiego jakby swojego ulubionego szamponu, po prostu a to ten będzie na promocji, to wezmę, a to ten ładnie pachnie, to wezmę. No i tak wiecie, tak naprawdę bardzo różnie to bywa. Czas się mył. Okej, więc możecie teraz zobaczyć moje piękne piżamki. Więc tak, pozostało mi jeszcze oczyścić twarz kolejnym tonikiem. O twarz się bardzo staram i pielęgnuję ją, ponieważ mam trochę problemy z trądzikiem, ale to minie, taką mam nadzieję, jestem bardzo dobrej myśli. Przemyję twarz tonikiem, umyję zęby i w sumie to będzie tyle. Nie nakładam codziennie maseczek na siebie i w ogóle, bo słuchajcie, to nie jest mój perfect day routine, tylko po prostu zwykły, normalny, naturalny dzień wieczorem, moja rutyna. W sumie mogę wam nagrać taki mój perfect day routine, jak chcecie. Wtedy wam pokażę moje domowe spa, co czasami sobie robię, czyli maseczkę i w ogóle. No, ale teraz mamy taki luźny, luźną rutynę. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład jak się myję pod prysznicem, czy myję nawet zęby, to puszczam sobie jakąś piosenkę i próbuję śpiewać, bo w sumie tak nie zaśpiewam. No i zapomniałabym, jest zima teraz i moja skóra jest naprawdę bardzo sucha, dlatego zawsze jak wyjdę spod prysznica, to smaruję się balsamem. Tutaj akurat jest z Neutrogeny dla suchej skóry. W ogóle to coś, to właśnie nie jest krosta. Chyba musiałam się albo przez noc, albo po prostu w ciągu dnia gdzieś tu drapnąć, coś musiało mnie tu swędzić, a ja mam naprawdę wrażliwą skórę i nawet jak tak uszczypnę się, to zaraz mam taką tutaj plamę czerwoną. No i chyba tak w tym przypadku też było. Kompletnie zapomniałam, że nie jadłam kolacji i umyłam już zęby, także jem kolację i będę jeszcze raz je myć. A zrobię sobie jakieś kanapki. W ogóle kiedyś kroiłam bułkę ostrym nożem i też ją miałam tak w ręku i skończyło się na tym, że miałam zszywaną rękę, także nie skończyło się to dobrze. Także nie polecam kroić bułki takim zwykłym nożem, tylko właśnie można takim nożem, o, jak już w ręce, to takim, wiecie, do masła. Umiejętnie bardzo przekroiłam tą bułkę i mam jakiś tutaj serek z łososiem i koperkiem. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym też nie wypiła herbatki. Okej, więc ja już mam swoją kolację, herbatkę, moje zbawienie po prostu zimą. Zimą piję od 10. Nie, w sumie tak do 10 herbat dziennie. Wakacje trochę mniej, ale zawsze, zawsze codziennie musi być herbata. Moi kochani widzowie wiedzą o tym doskonale. Po zjedzeniu kolacji pójdę jeszcze raz umyć zęby i co dalej? W sumie, nie wiem, zaraz się przekonamy. W ogóle nie wiem, czy to wiecie, ale ja tak kocham robić prezenty. Zastanawialiście się pewnie, co się znajduje za mną tutaj na łóżku. Otóż mój kolega ma jutro, w sumie ma 4 grudnia urodziny, ale jutro je wyprawia i mam tutaj dla niego przygotowany prezent, to znaczy będę przygotowywać, ponieważ będę to wszystko wkładać do torby i wiem, ona jest świąteczna i te czekoladki też są świąteczne, ten kubek w sumie też taki świąteczny. I słuchajcie, tutaj jest torba świąteczna, ponieważ w sumie jak ma 4 grudnia urodziny, to pomyślałam sobie, że to w sumie prawie Mikołajki. Poza tym w sklepie nic nie znajdziecie takiego już urodzinowego, tylko wszędzie, wszędzie, wszędzie święta. Ale to dobrze, ponieważ ja lubię wcześniej rozpoczynać okres świąteczny. W ogóle nie wiem, czy to wiecie, ale ja tak kocham robić prezenty. Naprawdę, bardziej niż dostawać. To jest dla mnie czysta przyjemność, kiedy ja mogę usiąść, wymyślić, kupić i przygotować to i dać. Najlepsze uczucie. Także jeżeli chcecie może jakiś filmik dotyczący prezentów świątecznych, jak fajnie przygotować, albo w ogóle co kupić, nie tylko świąteczne,
ale urodzinowe rzeczy, to piszcie mi w komentarzach, ja z przyjemnością nagram taki filmik, naprawdę. Więc tak, mamy bluzę, taką łososiową, ładną. Damian mi mówił, że właśnie chciał taką, znaczy nie mówił mi konkretnie, że chce taką, ale mówił, że chce dużo bluz kolorowych, o każdym kolorze, także pomyślałam, że to w sumie dobry pomysł kupić mu taką fajną, o fajnym kolorze bluzę do kolekcji. Mamy tutaj ten kubeczek ze Starbucksa, kupiłam go w Starbucksie i do środka włożyłam taką bibułę ozdobną właśnie do prezentu i takie tutaj przykleiłam naklejki dwie, to jest Happy Birthday i For You. Z racji tego, że ja i Damian oboje lubimy bardzo dużo pić herbaty, to piłam też mu herbatę, idealnie do kubka. No i mamy czekoladki, w sumie nie wiem, czy one się tu zmieszczą, raczej nie. No, ewentualnie będzie trochę wystawać, ale myślę, że nikt się nie obrazi. I prezencik gotowy. Super będzie, jak się ktoś zainspiruje. Fajnie, naprawdę bardzo lubię robić prezenty i właśnie jak ktoś się zainspiruje, to dajcie mi znać w komentarzach, ponieważ myślę, że to bardzo fajny prezent. No i jeszcze mam tutaj kartkę urodzinową z Tigera i coś tutaj pewnie napiszę fajnego i dam to do środka. I jeszcze muszę sobie tak, wybrać outfit na jutrzejszą galę, ponieważ jutro jadę na fajną galę Garniera. Outfit jutro do szkoły i przymierzyć outfit urodzinowy. Na co czekamy? Idziemy! Okej, więc jesteśmy w mojej szafie. Macie szczęście, to znaczy ja mam szczęście, że posprzątałam akurat ostatnio w niej. Nie wiem, czy to widzicie, ale nawet tutaj od czarnego po fioletę tutaj widzicie takie, że się wyróżnia, że tutaj jest fiolet, róż, niebieski, czerwony, żółty i tak dalej. Okej, więc w sumie nie wiem, czy to jest moja najlepsza czy najgorsza część wieczoru. Bo w sumie z jednej strony lubię takie rzeczy wybierać, w co się ubrać i tak dalej, ale z drugiej strony jak już siedzę więcej niż 10 minut nad tym, w co mam się ubrać, to już takie, o nie. Ale poradzimy sobie. Okej, więc na razie wam pokażę tylko outfit na jutrzejszą imprezę, bo mam naprawdę mało baterii, a chcę się wyrobić i w sumie tak stwierdzam, że niełatwo będzie mi wybrać outfit na galę i outfit do szkoły i się jeszcze zmieścić tutaj, także... No innym razem. Mamy tutaj bluzkę z Tali Welly i ona jest taka w sumie już sylwestrowa, ale bardzo mi się podoba. Mamy do tego takie czarne spodnie. Takie w sumie pół eleganckie, pół nie. Chociaż nie wiem, chyba raczej takie eleganckie. Więc mi pozostało się tylko tutaj rozczesać. Przypomniało mi się, że jedyne jeszcze co używam na włosy to od czasu do czasu taki olejek z Dove. Jest to po prostu zwykły olejek na końcówki. No i tak jak wam mówiłam, bałam się, że zaraz mi padnie bateria w aparacie i tak się stało właśnie, także kręcę teraz telefonem, żeby wam dograć po prostu tego vloga, w sumie tak można powiedzieć, moją wieczorną rutynę vloga, a la vloga. Ja już się położyłam do spanka, zaraz będę gasić światło, zapalać lampkę. A jeszcze sobie trochę przypomnę historii, ponieważ jutro mam sprawdzian. Także ja się już z wami żegnam i dobranoc, pa pa! Mua.